Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o falach. Do tej pory rozważaliśmy ruch drgający, na przykładzie sprężyny czy wahadła. Teraz pora zająć się uogólnieniem tego ruchu drgającego na falę. No i używaliśmy do tego takiej sprężynki slimki, która rozciągnięta, można było zdeformować z jednego końca. Tu jest taki diagram, który pokazuje, co się działo w czasie i przestrzeni. To jest wzdłuż, można sobie wyobrazić, że to jest to, jak wyglądała ta sprężynka. Oczywiście ona się tu gdzieś kończy, ale na razie rozważamy taką sytuację, w której ona jest bardzo, bardzo długa. W naszych doświadczeniach ona kończyła się tutaj niezbyt daleko, no ale trudno. No więc tu jest oś liczbowa wzdłuż tej sprężyny. X to jest położenie w metrach od początku sprężyny. No a tak biegnie czas w sekundach. To są jakby kolejne klatki. No i na pierwszej klatce widać deformację. No ktoś po prostu uderzył w tą rozciągniętą sprężynę, jakby poprzecznie do jej rozciągnięcia i wywołał takie zaburzenie. No i teraz będzie uderzał w równych odstępach czasu. No więc okazuje się, że to zaburzenie nie stoi w miejscu, tylko płynie, porusza się wzdłuż tej sprężyny. No i jeżeli spojrzeć w tym kierunku, w którym sprężyna jest rozciągnięta, no to po pewnym czasie to zaburzenie dotrze tutaj, a w tym właśnie momencie uderzymy kolejny raz i znowu po upływie tego samego czasu to zaburzenie będzie tu, to będzie tu, a my uderzymy w tym miejscu. W rzeczywistości trzeba powiedzieć, że jak uderzyliśmy w jednym miejscu, no to oczywiście zaburzenie porusza się w tym miejscu w obu kierunkach, w prawo i w lewo, po czym odbija się od tego końca trzymanej sprężyny i potem z powrotem porusza się w prawo. No ale żeby zrozumieć to na najprostszym przykładzie, to zajmujemy się tylko ruchem tego zaburzenia w prawo. No i taka fala mechaniczna, takie zaburzenie ośrodka, tym ośrodkiem jest ta nasza sprężyna slimki, podróżuje, wędruje sobie wzdłuż tej sprężyny, przy czym sama sprężyna się nie przesuwa. Te pierścienie sprężyny pozostają w tym samym miejscu, tylko w momencie, kiedy przechodzi przez nie fala, przechodzi przez nie zaburzenie, no to zaczynają drgać. Drgając przekazują swoją energię sąsiadom. Którzy zaczynają drgać, no i w ten sposób to zaburzenie porusza się do przodu. No w ten sposób, na co chciałem zwrócić uwagę, fala przekazuje energię dostarczoną jej na początku, w momencie, kiedy żeśmy wykonali pracę nad sprężyną, uderzając w nią, przekazuje tę energię kolejnym cząsteczkom ośrodka, kolejnym pierścieniom tej sprężyny slimki. Także energia płynie sobie tutaj w prawo, natomiast sama sprężyna się nie przemieszcza. Te pierścienie sprężyny pozostają w tym samym miejscu. No i w ten sposób, dzięki ruchowi falowemu, dzięki falom, energię możemy przenosić z jednego miejsca w drugie bez przesuwania cząstek, bez przesuwania materii. No, to jest nowe zjawisko. Do tej pory, jak chcieliśmy coś zrobić, no na przykład uderzyć młotkiem w gwóźdź, no to trzeba było podejść do tego młotka i uderzyć trzymanym w ręku, podejść do tego gwoździa z młotkiem i uderzyć tym młotkiem w gwóźdź. No a następnie przenieść się do innego miejsca, gdzie był kolejny gwóźdź do wbicia. No a tutaj mamy sytuację taką, że możemy energię, więc ten potencjał do wykonania pracy, przenosić z miejsca na miejsce
bez faktycznego przemieszczania materii. To ja się teraz zminimalizuję, żeby było łatwiej. A, nie bardzo. Chyba lepiej będzie, jak zostawimy to tak. Wygodnie mnie będzie przesuwać. No i z pojęciem fali czy fale można opisać w podobny sposób, jak opisywaliśmy drgania, wprowadzając pojęcie długości fali. No, długość fali to jest odległość pomiędzy takimi punktami fali, które znajdują się w tym samym wychyleniu, w tym samym położeniu. No, tutaj jest długość fali, no i między tym a tym to też będzie długość fali. Natomiast okres to jest czas, który upływa pomiędzy dwoma takimi samymi wychyleniami. No więc w sytuacji, w której uderzamy rytmicznie w tą sprężynę, to okres to będzie czas pomiędzy jednym a drugim uderzeniem. A wtedy w tym miejscu zaburzenie wyglądało w ten sposób, po czym po upływie czasu T równego okresowi pojawia się to samo zaburzenie. No i mając długość fali i okres, możemy wprowadzić pojęcie prędkości fali. Prędkość fali wyrażana w metrach na sekundę to jest, wiąże się z długością fali w ten sposób, że okres razy prędkość fali równa się jej długości. Możemy też wprowadzić w przypadku, tak samo jak w przypadku ruchu drgającego, częstotliwość, która będzie równa odwrotności okresu. Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na coś bardzo istotnego. Te zaburzenia ośrodka, właściwie chciałem powiedzieć, że wszystko drga. Tak? Jeżeli mówimy o falach mechanicznych, to rozchodzą się praktycznie we wszystkich ośrodkach, które mają dobrze określony stan równowagi, no bo coś, co ma dobrze określony stan równowagi, musi mieć taką własność, że jeżeli stukniemy w to coś trochę, wychylimy go z tego położenia równowagi, to ona do tego położenia równowagi powróci, no bo inaczej to położenie nie byłoby dobrze określone, prawda? Więc fale mechaniczne to jest zjawisko, które towarzyszy nam na co dzień, no i na co dzień też towarzyszy nam zjawisko fali elektromagnetycznej, które światła, które do rozchodzenia się nie potrzebuje żadnego ośrodka, rozchodzi się w próżni, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. No i teraz, jeżeli chodzi o fale, no to mamy dwa, dzielimy te fale na fale poprzeczne, w którym zaburzenie rozchodzi się, znaczy zaburzenie, te drgania zachodzą w kierunku prostopadłym do rozchodzenia się fali. Proszę bardzo. O, tu mamy piękny przykład fali poprzecznej. No i fale podłużne, w których zaburzenia rozchodzą się równolegle do kierunku rozchodzenia się fali. Jest ta sama sprężyna slinki, tylko będziemy ją pobudzać w inny sposób. O, bardzo ładne fale podłużne. Widać, jak się odbijają od końca i wracają. Przykłady jednych i drugich fal. No, bardzo ważnym przykładem fali podłużnej jest dźwięk. Także ultradźwięki, jeśli przechodziliście kiedyś badania USG, no to one wykonywane są za pomocą ultradźwięków. Urządzenie wysyła ultradźwięki, które odbijają się w różny sposób od różnych tam fragmentów naszego wnętrza, naszego ciała i wracają do detektora. Na tej podstawie można wyciągać wnioski, co mamy w środku. Ważnym przykładem fal podłużnych są fale sejsmiczne. Jeżeli gdzieś dojdzie do pęknięcia przemieszczenia w skorupie ziemskiej, no to oczywiście to zaburzenie się rozchodzi i dociera do powierzchni Ziemi i to, co nazywamy trzęsieniem Ziemi, no to są właśnie fale, które dotarły
do powierzchni Ziemi i teraz te fale mają sejsmiczne, mogą być dwóch rodzajów, jeden typu S, drugi typu P. Fale typu P, typu pressure, P jak pressure ciśnieniowe, to są właśnie fale podłużne. No a fale poprzeczne to fale na wodzie, wibracje strun w instrumentach muzycznych, może być też fala na stadionie, taka zabawa kibiców, no i fale elektromagnetyczne, które nie są falami mechanicznymi, ale są falami poprzecznymi. I to są i fale radiowe, i ciepło, które do nas dociera, i światło. No i istnieją także poprzeczne fale sejsmiczne. No i jeszcze teraz chciałem skomentować o tym przenoszeniu energii na duże odległości, bo to jest dość interesujące i ważne. No, o jednym przykładzie, z którym mamy do czynienia zawsze praktycznie, też patrzę przez okno, widzę piękna słoneczna pogoda. Daleko, daleko od Ziemi znajduje się Słońce, które jest źródłem energii i fale elektromagnetyczne docierają do powierzchni Ziemi i przekazują, przenoszą energię słoneczną, która następnie jest pochłaniana przez rośliny i przez nas i przez wszystko, co znajduje się na powierzchni. I bez tej energii słonecznej i bez tej możliwości przesyłania energii słonecznej za pomocą fal elektromagnetycznych życia na Ziemi po prostu nie było. No ale z takich innych przykładów przekazywania energii na duże odległości, energii przekazywanej za pomocą fal mechanicznych rozchodzących się w ośrodku, no to nie wiem, wakacje się zbliżają, wyobraźmy sobie jezioro, na tym jeziorze gdzieś w tym miejscu ktoś robi falę, na przykład włączył motorówkę i postanowił ją wypróbować, przejechał kawałek tą motorówką i ta motorówka, za tą motorówką pojawiły się takie dość strome fale, no i one się rozchodzą potem po całym jeziorze, na gdzieś w przeciwnym kącie jeziora, na przeciwnym końcu jeziora znajduje się, nie wiem, łódka na wodzie i ją podrzuca do góry, prawda? Czyli ewidentnie ta fala wykonuje pracę, podnosi tą łódkę do góry, po czym ta łódka opada i widać, że energia została przeniesiona i wykorzystana do wykonania pracy. Fale mogą też taką własność, że mogą się zaginać, więc te fale docierają też do odbijać i zaginać, te fale docierają też do łódki, która jest w zatoce takiej, z której bezpośrednio tej motorówki wcale nie widać, prawda? Ale tam też w pewnym momencie zaczęło falować. To jest fascynujący zupełnie świat fal i ich dynamiki, a myśmy robili takie proste doświadczenie polegające na tym, że kładliśmy dwie monety obok siebie, jedną tą środkową przytrzymywaliśmy palcem bardzo mocno i strzelaliśmy drugą monetą. No i jakkolwiek mocno byśmy tej monety środkowej nie przytrzymali, to ta zewnętrzna moneta odlatywała. No i co się działo? Ano w momencie, kiedy moneta jako całość się nie ruszała, ale w momencie, kiedy uderzaliśmy, czy pierwsza moneta uderzała w tą środkową, to tu pojawiała się deformacja i ta deformacja przenosiła się w postaci fali na drugą stronę i w momencie, kiedy zaczynał drgać drugi brzeg tej monety, no to po prostu odpychał, odstrzeliwał monetę leżącą po drugiej stronie. No to prowadzi nas do pytania, z jaką prędkością poruszają się fale. Najpierw fale mechaniczne w powietrzu z szybkością 340 metrów na sekundę. To oczywiście zależy trochę od warunków, wilgotności, temperatury, ciśnienia. W wodzie znacznie szybciej, 1500 metrów na sekundę. Dlatego mówi się, że w wodzie słychać lepiej, w każdym razie na dłuższe odległości. W stali to już jest 5000 metrów, a w takim bardzo twardym materiale, w diamencie, to jest 18 km na sekundę. Łatwo zauważyć, że im twardszy materiał, tym prędkość rozchodzenia się fal mechanicznych w nim jest większa. Fala elektromagnetyczna w próżni z definicji rozchodzi się z taką prędkością. Teraz w nowoczesnym układzie SI to jest stała fizyczna.
tyle wynosi z definicji wartość prędkości światła w próżni, no i z tej stałej fizycznej i innej stałej związanej z pomiarem czasu i definicją sekundy wyznacza się wartość jednego metra. Dziękuję bardzo.